Witam Państwa bardzo serdecznie, Katarzyna Łojewska, dom maklerski TMS Brokers. Od początku tygodnia euro-dolar pozostaje w przedziale wahań między 1,35 a 1,3570. Na dziś nie ma zaplanowanych właściwie żadnych ważnych wydarzeń ze Stanów Zjednoczonych ani ze strefy euro, dlatego spodziewamy się relatywnie spokojnych notowań na parze euro-dolar. Złoty w ostatnich minutach odrabia część porannych strat. Obecnie kurs euro-PLN znajduje się na poziomie 4,1650, a USD-PLN 3,07. Dziś najsilniejszy ruch obserwujemy na dolarze australijskim. Zyskuje on od rana prawie 1% wobec wszystkich pozostałych walut z grona G10. Dalszy spadek stopy bezrobocia w połączeniu ze zmniejszającą się liczbą osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych postawi pod znakiem zapytania Forward Guidance prezentowany przez Bank Anglii. Uważamy, że w najbliższych tygodniach funt powinien najsilniej zyskiwać wobec jena, euro i dolara australijskiego. Dziś poznamy także decyzję w sprawie stóp procentowych Banku Kanady. Sądzimy, że utrzymuje się większe prawdopodobieństwo dalszego złagodzenia retoryki banku niż jej zaostrzenia. Tym samym po posiedzeniu dolar kanadyjski może stracić na wartości. Dziękuję serdecznie za uwagę. Życzę udanych inwestycji.